Cześć! W tym odcinku przyjrzymy się podstawowym zasadom uciekania z zamkniętej gardy. Żeby skutecznie uciekać z jakiejś pozycji, musimy sobie zadać najpierw pytanie, jakie zagrożenia tam na nas czyhają. Kiedy przeciwnik trzyma nas w zamkniętej gardzie, przede wszystkim jest w stanie zaatakować nasze ręce. Kiedy się skręci, utrzymując kontrolę linii naszego łokcia, jest w stanie zaatakować dźwignią na rękę. A kiedy w jakiś sposób pozbędzie się jednej ręki i zepchnie ją poza linię swoich bioder, to otwiera się możliwość zaatakowania trójkątem nogami. A w momencie, kiedy przeciwnik przerzuci nasze ręce na jedną stronę, to otwiera mu się droga do naszych pleców. Oczywiście zagrożeń jest dużo więcej, ale to są podstawowe elementy, na które cały czas musimy zwracać uwagę. Jeśli wiemy i rozumiemy, na co musimy uważać podczas uciekania, to nasze ucieczki będą dużo skuteczniejsze i uciekając nie wpakujemy się w jeszcze gorsze kłopoty. W zamkniętej gardzie większość ataków naszego przeciwnika będzie wynikała z tego, że kontroluje nasze ręce oraz naszą posturę. Nasz przeciwnik posturę będzie łamać najczęściej używając swoich nóg. Przyciągając swoje nogi do klatki, kiedy ma nas w zamkniętej gardzie, może spowodować, że stracimy równowagę. Kiedy partner nas przyciąga, to skraca dystans i wtedy ciężko utrzymać równowagę oraz pracować naszymi rękoma. I wtedy wstawanie będzie bardzo utrudnione. Dlatego ważne jest stworzenie jakiejś podpory. Kiedy mamy dobrą podporę, to ciężko, żeby konstrukcja się rozwaliła. Więc nasze ręce powinny w jakiś sposób zapierać się o ciało przeciwnika, tak żebyśmy byli cały czas stabilni i żeby przeciwnik nie był w stanie złamać naszej postury, przyciągając nas do siebie. Kiedy nasze ręce są luźne i o nic się nie zapierają, to przeciwnik może łatwo pozbawić nas równowagi, a kiedy nie mamy dobrej równowagi, to będzie bardzo ciężko wstać. A wstawanie w momencie, kiedy przeciwnik zapina nam zamkniętą gardę, jest najbardziej uniwersalną i najprostszą metodą ucieczki, wykorzystywaną przez ludzi na każdym poziomie. Do stworzenia podpory możemy używać różnych chwytów. Można przykładowo chwycić za pas, albo wykluczyć jedną rękę przeciwnika i dobić ją do ciała. Dzięki temu nie dość, że mamy dobrą podporę, to przeciwnik jeszcze ma zablokowaną rękę. Chwycenie za oba kołnierze przeciwnika jedną ręką też da nam solidną pozycję. Możemy też złapać za spodnie w okolicach bioder. Kombinacji i możliwości jest całkiem sporo, ale większość z nich opiera się dokładnie na tym samym. Chcemy stworzyć solidną podporę, która da nam dobrą i mocną bazę. Tworząc różne podpory, musimy czuć, że przeciwnik nie jest w stanie skontrolować i zaatakować naszych rąk. Oprócz tego musimy czuć, że przeciwnikowi jest bardzo ciężko złamać naszą posturę, a także chwyt powinien ułatwiać nam wstawanie i ostatecznie zerwanie kontroli przeciwnika. Tylko jest jeden mały problem. Zazwyczaj przeciwnik nie będzie chciał pozwolić się skontrolować dobrowolnie i w takim przypadku musimy najpierw wygrać walkę o chwyty. Przeciwnik będzie próbował zaatakować lub skontrolować nasze ręce, a my musimy robić wszystko, żeby mu to utrudnić, a następnie złapać podporę i kontrolę, która nas najbardziej interesuje. Nie możemy pozwolić, żeby przeciwnik kontrolował nasze ręce i dyktował swoje własne warunki. Jeśli tylko zostaniemy złapani w jakiś chwyt, to chcemy się od razu go pozbyć. Dopiero kiedy mamy solidną podporę, której przeciwnik nie jest w stanie pozbyć się w pierwszym momencie, możemy nie przejmować się wtedy już tak bardzo tym, że złapie nam jakiś chwyt, bo ta podpora powinna być tak mocna, żeby było ciężko skontrolować nasze ręce. Zanim zaczniemy wstawać, to jest pierwsza walka, którą musimy wygrać. Jeśli będziemy wstawać z byle jaką kontrolą, to przeciwnik bez problemu znowu nas przyciągnie na ziemię i złamie naszą posturę. A w najgorszym przypadku będzie mógł zaatakować nasze ręce. Zwróćcie uwagę, że jak już złapię jakąś podporę, to przykładam tam ciężar ciała, przez co moje ręce są trudne do pozbycia się. Ale jeszcze trudniejsze do pozbycia się są wyrzuty sumienia, kiedy nie skorzystało się z kodu Mateju na -10% w sklepie Grand Game. W sklepie Grand Game macie bardzo szeroki asortyment do wyboru. Rashgardy, kimona, ubrania na co dzień i wszystko to, czego potrzeba na trening. Jak już wygraliśmy walkę o chwyty i wstaliśmy na stopy, korzystając z mocnej podpory, to jeszcze trzeba rozpiąć nogi przeciwnika. Zwróćcie uwagę, że kiedy wstaję, to przynajmniej moje jedno kolano kontroluje udo na talii. Dzięki wbijaniu tego kolana mam bardzo stabilną pozycję. Mogę bez problemu nawet zrobić sobie krzesełko, nie tracąc przy tym równowagi. Ponieważ moje kolana są oparte o uda, ograniczam też możliwość pracy nogami, które mnie trzymają. Czasami zrobienie takiego krzesełka wystarczy, żeby rozpiąć nogi. Tylko musimy uważać na to, że przeciwnik od razu może próbować złapać nasze kolana i przewrócić. Dlatego powinniśmy być gotowi, żeby przenieść ciężar ciała do przodu i ewentualnie się czegoś złapać, żeby móc się przyciągnąć. Kiedy mój ciężar ciała jest skierowany w przód, czyli nad głowę mojego partnera czy partnerki, to nie powinno być tam opcji na przewrócenie nas. A spadnę, kiedy mój ciężar ciała pójdzie do tyłu. Ale oprócz takiego krzesełka, to przede wszystkim chciałbym skupić się na tym, żeby jak najbardziej rozszerzać moje ciało, jednocześnie blokując nogi przeciwnika. Moje kolano wbija się pod udo przeciwnika i chcę zablokować nogi w miejscu. Drugą nogą i bioderkami
nogami będę się mocno wysuwał do tyłu, żeby całym ciałem wywrzeć presję na stopy, które trzymają mnie w gardzie. Mogę też pomóc sobie ręką w taki sposób, żeby wywrzeć presję i zerwać kontrolę. Żeby zerwanie było mocniejsze, będę szukał najsłabszych punktów kontroli mojego przeciwnika. A takimi punktami najczęściej są kolana i kostka. Ja osobiście mam krótkie ręce, więc często opcja z kostką jest dla mnie bardzo niewygodna i dużo bardziej preferuję wywieranie presji na kolano. Ale to już każdy powinien dla siebie poszukać najlepszej opcji. Kiedy czujemy, że mimo wszystko nie jesteśmy w stanie zerwać kontroli przeciwnika, to warto trochę potrzęść ciałem. Dzięki temu stopniowo powinniśmy wysuwać się z kontroli przeciwnika. Żeby dobrze opanować ten ruch, warto się zapisać do jakiejś szkoły twerkowania. W zależności od mobilności i długości nóg naszego przeciwnika, czasami wystarczy, że lekko się rozszerzymy i już nogi przeciwnika puszczą, ale jak trafimy na bardziej upartych, to będziemy musieli się trochę bardziej namęczyć. Wtedy, oprócz tego, że musimy zablokować udo czy też biodro przeciwnika, rozszerzyć naszą bazę, to będziemy musieli jeszcze próbować ściągnąć biodra lub nogi przeciwnika, zachowując cały czas dobry balans i kontrolę. A na sam koniec, jak już uda nam się uciec z zamkniętej gardy, musimy pamiętać, żeby od razu znowu w nią nie wpaść, no bo bez sensu, żeby cała nasza robota poszła na marne. Dlatego, jak tylko rozepniemy gardę, powinniśmy skupić się na tym, żeby kontrolować nogi przeciwnika. Dzięki temu nie będzie w stanie znowu złapać zamkniętej gardy. Dlatego, zamiast od razu cieszyć, że udało nam się wyjść, powinniśmy się skupić, żeby znowu tam nie wpaść. Jak najszybciej uciekając ze środka nóg przeciwnika. Więcej o tym, jak unikać zamkniętej gardy, możesz zobaczyć również na jednym z moich poprzednich filmów. I to tyle na dzisiaj. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, możesz mnie wesprzeć za pomocą serwisu Buy Coffee. Link znajdziesz w opisie. Dzięki wielkie za obejrzenie.